control. We have Tycoon clearance for shuttle launch. Initiate Stanford protocol. All clear procedures. Check. Launch control to EMB Charon. All systems are go. Launch is imminent. Personnel are instructed to evacuate the launch pad. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Ixion. Słuchajcie, może darujmy sobie. Słuchajcie, gra strategiczna, dosyć fajna do ogrywania. Akcja dzieje się w kosmosie, mamy tutaj różne rzeczy do wykonania, jest mnóstwo rzeczy do wykonania. Jesteśmy na takiej, można powiedzieć, ala stacji kosmicznej. Zobaczmy, mamy tutaj widoki, to jest widok wewnętrzny, mamy też kolejny widok tego typu. Bardzo fajnie to się prezentuje, naprawdę super, fajna ta stacja jest. No i oczywiście mamy system planetarny, bardzo ładnie prezentujący się, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, natomiast jest jedna rzecz. Ja tę grę pokazuję, ponieważ zostałem do tego zobligowany, żeby pokryć materiałem tę grę. Natomiast jedna rzecz, trochę za późno twórcy zdecydowali się na przekazanie mi klucza. Już inni youtuberzy nagrywali tę grę, widziałem, że mają pokrycie materiałem. A druga rzecz, słuchajcie, wcale nie wykluczone, że my również będziemy tę grę pokazywać, ale doszły mnie słuchy, że ma być wprowadzony język polski, którego na razie nie ma. Czy tak będzie? Zobaczymy. Tak czy inaczej, słuchajcie, my sobie tutaj musimy ogarnąć temat, ponieważ to są surowce do zebrania. No i teraz mamy tutaj za zadanie wybudować warsztat. Wybudujmy go w takim wypadku. Tylko zanim to nastąpi, to może jakaś droga by się przydała, bo musimy to podłączyć jakoś. Ajajaj. Stockpile, czyli taki, można powiedzieć, magazyn, skład, gdzie będziemy mogli sobie przechowywać różnego rodzaju surowce. To zaraz zobaczymy. Tylko muszę zdecydować, gdzie postawić. No właśnie, najpierw workshop. Jeżeli bym dla przykładu zaczął od stockpile, od tego składu,
literką ry obkręcamy jakby, co? No to można. A, zresztą tu jest napisane ry to R key to rotate the building, tak? Czyli klawisz R do obracania. Jeżeli tutaj bym postawił stockpile, a obok postawiłbym workshop, to mogłoby dobrze funkcjonować. I teraz drogę bym puścił może tędy i w ten sposób. O, puśćmy sobie czas. Mamy tutaj, słuchajcie, cykle i tutaj jest napisane mill cycle. To oznacza, że to jest cykl karmienia, że tak powiem, tak? Gdzie nasi mieszkańcy będą oczywiście tutaj posilać się. Kliknąłem na stockpile, na skład i teraz możemy wybrać surowiec, jaki tutaj będzie składany. Ja widzę, że tutaj mamy alloy. Żelazo sobie tutaj, stal sobie będziemy składali i klikamy na to, pyk. Również tutaj wypadałoby jakoś puścić drogę. Natomiast jakby tę drogę puścić... Administrator, I wanted to introduce you to your first tasks person. I'm Dolos as Cryonics lead, Marduk council member Giovanni Battista. So, let's see. No nie wiem, to tak cichutko ten gościu mówi, nie chciałem przeszkadzać, ale widzę, że on tak gada pod nosem trochę. Puszczę drogę może na początku tędy, tak żeby oni mogli dotrzeć do tego sektora. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada yada yada. Yada yada yada, oczywiście. Tu mamy też kolejny sektor, słuchajcie, jakby co. Familiarize yourself with the tycoon's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, you know, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board a tycoon following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Veneer has insisted to center Dolos' focus on the Tycoon. But this mission is just in preparation for our next project, the Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tycoon back in one piece. Ale Giovanni Gadua, no? Saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Veneer Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. No myślałem, że nie da pogadać. W każdym razie, słuchajcie, postawiłem drugi składzik na stal i tutaj będę budował, właściwie już się budowa, myślę, zacznie za moment. O, już się zaczęła. Skład na polimer. Będę jeszcze potrzebował składu na jedzenie. Tutaj mamy jednostki jedzenia. To wszystko trzeba wyczyścić, słuchajcie. W związku z powyższym myślę, że tego typu rozwiązanie na początek będziemy ogarniać. Tu już mamy czyściutko, więc bardzo dobrze. Jeszcze jak mi usuną ten polimer, ale to potrzebujemy właśnie magazyn na to, składzik. O, i możemy sobie tutaj to zakontraktować, tak, żeby właśnie polimer był składowany. To tu przesuniemy sobie drogę. Z wciśniętym scrollem możemy obracać, żeby się lepiej można było przyglądać temu. I tutaj wtedy drogę puścimy, a tutaj drogę skasujemy. I myślę, że w ten sposób to zadziała. Dobra, Eden, coś... Nie wtrącaj się. Nie wtrącaj się, bo nieładnie tak przeszkadzać. Tutoriale tutaj są, ja powiem szczerze, spędziłem w tej grze już... Znaczy już,
Ale spędziłem w grze około godziny, troszeczkę sobie pograłem, za pierwszym razem przerżnąłem po całości, natomiast w obecnej chwili no, coś tam więcej wiem i mogę pokazać. Aczkolwiek ten język polski jednak fajnie będzie, jeżeli zostanie wprowadzony i mam nadzieję, że zostanie wprowadzony, że to nie są tylko plotki, tylko że faktycznie to będzie miało miejsce. Dobra, teraz tak, wiem proszę Państwa, że trzeba będzie wybudować stołówkę. To jest dosyć istotna kwestia i w takim wypadku ja bym proponował wybudować magazyn, słuchajcie, skład jedzenia. Gdzieś tutaj może. Administrator, Mr. Dolos has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the tycoon, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolos's lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or data listening system, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation. As is often the case with tools produced by my department, I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munshie, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vole jumping. Whilst there is a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vole jump has the potential. No dobra, bo ta Emma to tutaj nawija i nawija. Słuchajcie, ja ten składzik ogarnę na jedzonko i od razu tutaj niech mi to ściągają. Jak widzimy, dwa składy. Nie pozwoli gadać. Remember that all of your actions and choices are being recorded by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Straszna gaduła. Poważnie? Communal dining. Resolve the event communal dining in workshop. Tak, mamy tutaj wydarzenie, słuchajcie. I co my tutaj mamy? Dobra, mówią nam, że nasi mieszkańcy nie mają dostępu do jedzenia i musimy wybudować im, znaczy musimy dać im dostęp, tak? W związku z powyższym trzeba będzie wybudować mesę. No i po to właśnie tutaj został stworzony ten magazyn, ale dlaczego mi to... O, teraz dopiero, widzicie, kuźwa, ja źle kliknąłem, no i się jedzenie nie zbierało. Bardzo niedobra sytuacja. Natomiast też niedobrą sytuacją jest fakt, że mamy zapchane magazyny, tak? Ale liczę, znaczy zapchane magazyny stali, ale liczę na to, że w momencie, kiedy zbiorą tutaj jedzonko, to postawimy sobie skład tej stali tutaj, czy tam żelaza, wszystko jedno. Tylko najpierw muszą zebrać, tak? A my musimy postawić im mesę. W momencie, kiedy postawię tutaj właśnie ten skład, to będę starał się wyczyścić tę część, tutaj to również i... A no właśnie. No i tutaj by się przydało, bo tę drogę chciałbym usunąć. Natomiast tę mogę już usunąć. Jak widzicie, podczas gadania tych postaci, ja tutaj tę drogę poprawiłem. Dałem dostęp tu, tylko po to, żeby to można było skasować. No i generalnie jest coś takiego tutaj jak doki. I te doki muszą stać przy tych krawędziach, tutaj przy tych ścianach, tak? Żeby można było na zewnątrz się wybrać. I to jest docking bay, tak? To tutaj musi być, może też być po drugiej stronie, jak sobie obrócimy.
No może być też tu. Niemniej jednak, jak gdzieś muszę te magazyny przynajmniej na razie lokować, w związku z tym robimy to w ten sposób. Być może później jakoś inaczej to zorganizujemy, zobaczymy. Żarełko za chwilę będzie tutaj ogarnięte, to zostanie zebrane i ja będę mógł postawić oczywiście skład, na tym mi zależy. A, mieliśmy tę drogę usunąć. To teraz tak. Proszę uprzejmie. Dobra. I będziemy mogli postawić mesę gdzieś może... No właśnie, gdzie by to postawić, tak żeby było blisko do tego. Okej. Okay. To za chwilę postawimy mesę, natomiast w tej chwili... składzik postawimy. W tym oto miejscu. Niech oni to wybudują. Zwożą materiały, oczywiście, dzięki czemu troszeczkę nam się miejsce zwolni w magazynach. No niewiele, co prawda, ale... O, widzicie, już zapchane. Ale lepszy ryc niż nic, jak to mówią. I teraz, gdzie by te mesę można było ogarnąć? Najsensowniejszym wyjściem z sytuacji byłoby postawienie mesy blisko składu żywności. Tylko tutaj bym musiał to wyczyścić, bo jak duża jest ta mesa? Fut, zobaczmy. No, sporawa. W związku z tym, jeżeli tutaj bym postawił naprzeciwko, to byłoby dobre rozwiązanie. Okej, okay, my tymczasem sobie tutaj ogarniemy skład. A wiecie co, można byłoby jeszcze coś innego zrobić, ponieważ population, crew quarters, no właśnie, mieszkania dla nich. Jakie to jest duże? 3 na 3. Aha, okej. Okay. Czyli jeżeli dla przykładu bym to postawił tak... Bo tutaj też mamy energię, słuchajcie, o którą musimy dbać, tak? Bo, ponieważ jeszcze dostępnych jest 29 jednostek energii, a takie pomieszczenie zużywa jedną jednostkę. Jeżeli... A to jest co? Tutaj leczymy. Tu leczymy naszych mieszkańców. I jakie to jest duże? O kurde, no to jest spore. Dobra, postawmy może dwa takie mieszkanka, na razie przynajmniej. O, coś takiego. Tutaj gdzieś machniemy mesę. Mesa zużywa, o kurczę blade, aż 5 energii. Słuchajcie, to jest sporo. To jest sporo, ale zwolniło nam się nieco miejsce w magazynie. W składzie, tutaj, jednym i drugim. Tutaj już zapychają. Ale wyczyścili nam w tym miejscu, więc kolejne magazyny będzie można tutaj stawiać. Bardzo dobrze. Wyczyść jeszcze to, synu. To i to. Czy my podołamy, żeby te mesę jeszcze w tym odcinku postawić? Mam taką nadzieję, aczkolwiek oj, różnie bywa. Tutaj nam też wyczyścili elegancko. Bardzo dobrze. I został postawiony, słuchajcie, pierwszy budynek mieszkalny. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. O, nawet balkony mają, proszę bardzo. To można wyjść na fajka, nie? Dobra. I teraz tak, tutaj już niewiele zostało do ogarnięcia. Miejsca nam starczy. To dobrze. Polimer w ilości 90. Polimer potrzebujemy między innymi do budowy statków. No dawaj ten jeden. I będzie z głowy. Będzie można mesę postawić. Żeby sobie nasi mieszkańcy mogli spożywać posiłki. Tutaj trzeba dobrze to miejsce wykorzystać, słuchajcie. Przydałoby się również postawić laboratorium, ale laboratorium planuję postawić gdzieś mniej więcej tutaj i to trzeba również usunąć, więc ja już to kliknę, aby tak się stało. Natomiast tutaj moglibyśmy usunąć tę drogę. Bardzo fajna muzyka jest, słuchajcie. I w to miejsce postawimy mesę. Tylko teraz pytanie, jeżeli tak to zrobię, aha, to tu będę miał 4 miejsca, a jeżeli tak to zrobię, to zmieści mi się jeszcze jeden budynek mieszkalny. Aczkolwiek mógłbym zrobić tak, żeby jednak postawić tu
i kratkę obok po lewej puścić drogę, natomiast jeszcze te trzy kratki nam zostaną na budynek. I to chyba jest dobry pomysł. Także stawiamy mesę. Tutaj nam już się to usunęło. Zobaczmy, jeżeli mowa o Techlabie. Techlab jest przepotężnym budynkiem, jak widzimy. I teraz nawet jeżeli go obrócę, powiedzmy... No, to przepotężny budynek. To dobrze. Usuńmy sobie tę drogę, bo to już nie będzie potrzebne. Tutaj zobaczmy, jak wygląda sytuacja ze składzikiem. To byśmy mieli... Aha, to byśmy mieli w taki oto sposób rozwiązaną sytuację, tak? No ale jeszcze jeden skład by się przydał, tak po prawdzie. Polimeru mamy 90, zaraz ten skład się zapcha. A tutaj widzę, że jeszcze dycha jest do zebrania. No to akurat będzie na setkę. No i dobrze, słuchajcie, 15 cykl, my mamy mesę ogarniętą i mamy teraz nakarmić 100 załogantów, w związku z tym trzeba będzie to zrobić, no ale myślę, że to ewentualnie w kolejnym odcinku, chyba że poczekamy na ten język polski, który mam nadzieję, że zostanie wprowadzony. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie lajki, zostawcie suby, sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.